Kurwa, jak tu śmierdzi tym octem. Aż na filmiku będzie chyba to czuć. Witajcie drodzy w kolejnym odcinku. Będzie to kolejny odcinek z serii Zakładamy akwarium. Tym razem chciałbym zrobić poniekąd jakby drugą część, albo drugi w sumie osobny filmik odnośnie budowy oświetlenia do akwarium. Tamto oświetlenie spisuje się rewelacyjnie. Mamy naszą pokrywę. Jest troszeczkę większa, bo ma aż metr. Wybebeszyłem z niej świetlówki i wszystkie i transformatory, które powinny być tutaj. Także w tym momencie mamy goły szkielet. Albo przynajmniej przydałyby nam się to takie płaskowniki aluminiowe, grubość mają 2 mm. Po co nam to aluminium? Oczywiście będą to radiatory. Tym razem użyjemy taśm LEDowych. Będą te same taśmy, których używałem przy produkcji oświetlenia do samochodu. Robiłem takie swoje żarówki. Jeżeli chcecie, interesuje Was to, to zobaczcie filmik o tym. Użyjemy tych samych taśm LEDowych. Są to SMD2835 i użyjemy dwóch temperatur barwnych. A zasilać to będę zasilaczem po prostu do diod LEDowych. Takim oto. On ma chyba 8,5 ampera. Jak działa taki zasilacz? Zobaczcie, mamy L i N, czyli tu przychodzi nasz prąd z gniazdka. Następnie mamy dwa komy, czyli minusy, oraz dwa razy V+, czyli napięcie dodatnie. I na samym końcu mamy adjust, mamy taki potencjometr, którym regulujemy nie prąd, tylko napięcie. Aha, i teraz powiem Wam tak o, do przylepienia naszych radiatorków użyję silikon do szkła akwariowego. Polecane do szkło, stal, ceramika, metal. Więc poradzi sobie z przyklejeniem tego i wiem na pewno, że jest też, że będzie bardzo nieszkodliwy. Zacznę od odtłuszczenia naszej powierzchni benzyną ekstrakcyjną. Ok, przykleiłem już to silikonem. Śmierdzi to, jakbym wylał jakąś beczkę octu, po prostu aż... Bleh. Zobaczcie, jak to wygląda. Pamiętajcie, że musicie znaleźć miejsca, w których diody się tną, w których diody się tnie. Tu na przykład mamy tu jedno miejsce, tu chyba czuję drugie jest miejsce. Nie, dobrze, my tutaj. Przeważnie tam macie narysowany jakiś albo scyzoryk, albo miejsce łączenia, ewidentnie to będzie widać. Zobaczcie, wszystko jest już na swoim miejscu. Mamy plus do plusa wszędzie, minus do minusa. Wyprowadzamy jeden kabel z tego wszystkiego i to podpinamy pod nasz zasilacz. Po prostu jest jasność w całym tym pomieszczeniu. Powiem Wam, że zwlekałem z rzuceniem tego filmiku jakiś czas. W sumie to przez jakieś 7-8 miesięcy zwlekałem. Problem jest taki, że na początku padł mi jeden pasek LEDowy, później drugi, trzeci i tak naprawdę został, no zaraz Wam pokażę, co zostało. Jak widzicie, jest totalny pogrom. Zaraz Wam jeszcze włączę, co tutaj działa, zobaczcie. Tutaj widzicie, ta ostatnia sekcja działa, tam na końcu dwa ostatnie LEDy. Oraz te full spectrum, które są umieszczone tutaj. Jak widzicie, te LEDy, tak zwane power LEDy, też w tym momencie padły. A dlatego, że one były na najniższej, tak jak widzicie tutaj, półce, czyli były najbliżej wody. Ogólnie przez... O, ampularia tu mi się rozmnażała. Ogólnie przez jakiś czas miałem deszczownicę, która mocno rozchlapywała wodę. I wydaje mi się, że to jest właśnie, to co tutaj widzicie, to jest właśnie jej sprawka. Na próbę, zobaczymy. Czy to było na pewno to, co ja mówiłem, czyli rozbrysk wody, czy po prostu sama wilgotność. Sprawdźmy. Przód zobaczę, zostawię tak jak jest i zobaczę, co się będzie działo z nim. Poczekamy, zobaczymy. A więc tak, moi drodzy, do tego pomysłu potrzebujemy oczywiście taśmę LED. W naszym przypadku jest to taśma 56-30, możecie użyć też 50, na przykład 7-30, która jest troszeczkę jaśniejsza, aczkolwiek ja się bałem już o temperaturę. W każdym razie używacie taśmy LEDowej. Jeżeli macie pytania, jaką barwę, jakie światło dla roślin i tak dalej, to nagrałem filmik o oświetleniu, także zobaczcie sobie, tam mówię na temat barw. Druga rzecz, jaką potrzebujecie, to jest profil alumanowy. Pamiętajcie, to jest amelinium, tego nie pomalujecie. Ja wziąłem akurat taki dosyć wyższy, nie ten flat, z tego względu, że no więcej po prostu ma w sobie amelinium. Do tego potrzebujecie zaślepki lewa-prawa oraz klosz. Ja wziąłem klosz też tak zwany flat, ponieważ przepuszcza on tam chyba o kilka procent więcej światła. Kolejna rzecz to jest silikon do szkła. Wziąłem sobie go, wycisnąłem do tubki dosyć dużą ilość, z tego względu, że będę chciał uszczelnić połączenie między kloszem a naszym profilem, żeby to było wszystko w 100% szczelne, a dodatkowo też będę kleił, uszczelniał łączenie tych profili od boku. W każdym razie, pierwszą rzeczą, od której zaczniemy, to jest przyklejenie naszego profilu. Pierwszą rzecz, dotknijcie sobie odpowiedni wymiar waszego profilu, ale pierw sprawdźcie tak, żeby to się pokrywało jakoś sensownie z sekcjami w diodach. Jak widzicie, w diodach macie takie miejsca, w których możecie obcinać. To jest dioda, z tego co pamiętam, 300 diod na metr, czyli tutaj tniemy co 3 diody. Raz, dwa, trzy, możemy ciąć. Raz, dwa, trzy. Widzicie, macie połączenie z nożyczkami, gdzie możecie ciąć. I w tych miejscach możecie ciąć diody, nigdzie indziej. Mając odmierzony pasek, ja robię w ten sposób, że z jednej strony już zakładam naszą zatyczkę, z tego względu, że ona też troszeczkę miejsca tam zabiera w środku. Zaklejając to. Ja to robię w ten sposób, że po prostu daję tutaj kleju trochę. W ten sposób. Nadmiar go zaraz wytrzemy. Teraz wkładamy nasze zamknięcie. Chodzą one i tak bardzo na wcisk. Jeszcze w momencie nie dociskam tego od razu do końca. Jak widzicie, jest tu zrobiona taka przerwa. Jeszcze w tą przerwę też dodatkowo leję silikon, żeby mieć pewność, że wszędzie dobrze będzie uszczelnione. Jak widać na załączonym obrazku, wpasowaliśmy się. Jeszcze na końcu i tak to jeszcze zaglutuję, ale to do tego zaraz dojdziemy. Teraz biorę naszą taśmę LEDową i jak najdalej od tego rogu będę ją przyklejał. Włożenie tej taśmy nie jest też takie proste, z tego względu, że ona wchodzi tutaj na wcisk. Pamiętajcie, żeby ona była zawsze napięta, żeby ją równo, żeby nie zrobić fałd, wkleić. Na razie ją wklejam, jak widzicie, że tak powiem, byle jak. Ale zaraz będę każdy kawałek dokładnie dociskał, żeby było dobrze przyklejone. Kolejną rzeczą, którą robię, jest założenie teraz drugiej zaślepki. Jak już mamy dwie zaślepki założone, kolejnym etapem, który nam pozostał do zrobienia, jest teraz przylutowanie przewodów. Tu, gdzie będziecie lutowali, zostawcie sobie bardzo małe takie kawałki, widzicie? Nie skrócie tego zbyt głęboko, bo będzie wam to tylko przeszkadzało. Końcówki mam polutowane, jednak jak widzicie, używam dwóch przewodów tego samego koloru, dlatego na jednym z nich założymy sobie termokurcza. Ja robię tak, że na przewód minusowy zakładam sobie teraz termokurczkę, żeby później się nie pomylić. Akurat takie przewody mam pod ręką, bo w dobrej cenie je kupiłem kiedyś. No to je wykorzystuję, no. Jakoś sobie radzę. Jeżeli byście to robili gdzieś komercyjnie, to akurat robię dla znajomego, ale ja mu to będę montował, także ja się nie pomylę. Jeżeli byście gdzieś kiedyś komuś robili takie coś, to nie róbcie takich rzeczy, nie dawajcie tych samych kolorów przewodów, tylko stosujcie się do tych norm typu w prądzie stałym czerwony jako plus, bądź czarny jako minus i stosujcie się raczej do tego. No ja sobie radzę w ten sposób. Kolejna teraz rzecz, to bierzecie małe wiertełko, w moim przypadku to jest 1,5 mm. i nawiercacie otwory. No to już musicie zrobić tak na oko w odpowiednich miejscach. Ja tak robię tutaj przy dole to. Pamiętajcie, żeby trzymać tą zaślepkę, żeby wam nie wypadła podczas wiercenia. Teraz przez nie przekładamy nasze przewody. Pamiętajcie, żeby od odpowiedniej strony włożyć od razu ujemny przewód, żeście się nie pomylili. U mnie jest on z tej strony od góry, tak. No i lutujemy. Póki mamy jeszcze profil otwarty, co ja robię? Jeszcze raz zalewam, tym razem już bardzo na porządnie, te miejsca łączenia silikonem naszym. Czyli ogólnie tutaj styki sobie zalewam ogólnie, nie wiem po co. I zalewam od środka wszystko szczelnie, takiego robię wielkiego glutka tutaj, aby na tym złączu było na pewno wszystko szczelne. To samo powtórzę jeszcze od wewnętrznej strony w tym drugim panelu. Czyli od środka robimy glutka. I teraz kolejną rzeczą jest to, jak wam mówiłem, że będę chciał nasz klosz, który tutaj będzie, będę chciał zasilikonować. A co za tym idzie, w odpowiednim miejscu tutaj w rowkach wprowadzimy silikon. Ale jeszcze zanim to zrobimy, muszę dociąć nasz klosz na odpowiedni wymiar. I tak jak wam mówiłem, teraz w te rowki będę nakładał silikon. Strzykawką. Fajnie by była jeszcze gruba igła, no ale niestety nie mam, więc sobie muszę tak radzić. Klosz jest założony, jak widzicie. Dlatego, że fajnie by było, jeżeli użyjecie tak jak ja przejrzystego silikonu, z tego względu, że nie rzuca się tak nawet w oczy. Bo wiadomo, że tak cienko się nie da nałożyć, no chyba że z igłą by się nakładali, to może nie będzie widać tego silikonu. Ale gdyby to było na przykład jakimś kolorem czarnym czy brązowym, to by było tak brzydko naciapane. A teraz w miarę powiem wam, że to estetycznie wygląda, więc metal, jeżeli już oglądacie, to też tak nie rzuca w oczy. Ogólnie się jakoś nie rzuca w oczy specjalnie, że jest tam silikon. I tak przygotowana belka wymaga tylko zasilenia od nas ją odpowiednim napięciem. Powiem wam, że u mnie są te LEDy w belkach już jakiś czas i sprawują się świetnie. Czego nie mogłem powiedzieć o samych gołych bez tego klosza i profila. W efekcie końcowym zastosowałem takie złącza, jak widzicie. I nasz zasilacz też ma takie złącze, więc jest to wersja w pełni rozłączalna, świecąca, działająca. Jest mega jasno. Więc to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał. Jeżeli interesuje was temat akwarystyki, to nagrałem kilka odcinków na ten temat. Zobaczcie sobie w moich filmach. Na temat tego, jak się belka sprawuje, będę was starał się informować na Facebooku. Postaram się za rok, na przykład później za 2 lata dać tam znać wam, jak te belki świecą. Jeżeli chcecie, to możecie się podpytać, jak one świecą, to wam powiem. Jeżeli, moi drodzy, film wam się podobał, dajcie mi o tym znać, czyli dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, jakich wy używacie oświetleń do akwariów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to w tym momencie macie niebywałą okazję zasubskrybować go tam takim czerwonym guziczkiem na dole. Będziecie wtedy na bieżąco z moimi filmikami, które będę wrzucał. I zapraszam was, moi drodzy, do kolejnego odcinka, który mam nadzieję, że pojawi się już niebawem. Trzymajcie się, moi drodzy.